Siema. Jako Polacy na pewno cały czas żyjemy choć trochę mitem wielkiej, potężnej Polski, kiedy to każdy miał do nas ogromny respekt i nikt postronny nie warł się nami rządzić. Co z czasem poszło trochę w złym kierunku i praktyczną władzę nad państwem stracił nawet król. Jednak zanim to nastąpiło, Polska, a dokładniej Rzeczpospolita, była faktycznie potęgą i przez jakiś czas śmiało można powiedzieć, że była zieloną wyspą Europy. Mowa oczywiście o wieku XVI, który był dla Polski zdecydowanie przełomowy i kiedy to udawało nam się niemal wszystko, no może z małymi wyjątkami. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tym, co dokładnie nam się udało, a co niekoniecznie, to zapnijcie pasy, bo zabieram was na podróż do krainy mlekiem i miodem płynącej, czyli XVI-wiecznej Rzeczpospolitej. Gotowi? No to zaczynamy! Złoty wiek XVI w Polsce to głównie zasługa rządów ostatnich Jagiellonów, Zygmunta II Augusta i jego starego, Zygmunta III starego, mówiąc dokładniej. Swoje 3 grosze, które były wcale niebagatelne, wtrąciła również żona Zygmunta Starego, legendarna Bona Sforza. Trzeba powiedzieć uczciwie, że ostatnia dwójka Jagiellonów była naprawdę solidnymi władcami. Za ich rządów Rzeczpospolita osiągnęła ogromną powierzchnię, a kiedy w krajach zachodnich panował absolutyzm i wszystkim w państwie rządził jeden władca, w Polsce w najlepsze rozwijała się demokracja szlachecka, która oczywiście również miała swoje złe strony, jednak uwidoczniły się one najbardziej dopiero w kolejnym XVII wieku. Tymczasem wiek XVI był wiekiem rozwoju dla praktycznie każdej sfery państwa, począwszy od gospodarki, poprzez wojsko, aż po kulturę. W XVI wieku śmiało możemy powiedzieć, że Polska stała się potęgą. Na to, czy kraj stanie się potęgą, składa się oczywiście kilka ważnych czynników, a jednym z najbardziej znaczących, mających odzwierciedlenie w prawie każdym innym aspekcie, jest gospodarka. Po prostu nie da się zbudować silnego państwa bez sprawnej gospodarki. Najlepszym, nieco bardziej współczesnym przykładem tego niech będzie Związek Radziecki, który był kolosem na glinianych nogach i finalnie rozpadł się jak filiżanka z porcelany właśnie przez bardzo kulejącą przez lata gospodarkę. Zresztą, jak słusznie zauważył jeden z naszych politycznych celebrytów, ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Wracając jednak do XVI-wiecznej Polski, to faktycznie była ona ówcześnie potęgą gospodarczą. Głównie przez rosnące zapotrzebowanie Europy Zachodniej na zboże, którego Polska uprawiała po prostu najwięcej. Spowodowało to szybki rozwój folwarków pańszczyźnianych, gdzie najniższa warstwa społeczna, czyli chłopi, odpracowywali tzw. pańszczyznę, co w efekcie oznaczało jeszcze większy eksport i bardzo duże zarobki dla szlachciców posiadających takie folwarki. Oczywiście sama uprawa zboża napędzała również inne gałęzie gospodarki, zwłaszcza rzemiosło, bo taki bogacący się szlachcic mógł sobie pozwolić na przykład na częstszą wymianę butów, dzięki czemu więcej zarabiał również szewc w mieście. Wzbogacili się więc praktycznie wszyscy, no może z wyjątkiem chłopów, którym mimo wszystko standard życia też na pewno nieco się podniósł. Poziom życia przeciętnych obywateli podniósł się jednak na tyle, że wielu z mieszczan wysyłało swoich synów na uniwersytety, co wcześniej było nierealne. Ponadto sporo młodych uczniów wyjechało za granicę, aby studiować, zwłaszcza do Włoch. Wracając jeszcze na chwilę do eksportu, to nie można nie wspomnieć o Gdańsku, przez który przechodziło 2/3 naszego całego krajowego eksportu, spowianego wcześniej Wisłą. Jako że było to największe morskie miasto Rzeczpospolitej, rozwijało się ono w błyskawicznym wręcz tempie. Patrząc na to, co dzieje się przez ostatnie lata, może brzmieć to trochę dziwnie, ale faktycznie Polska w XVI wieku była potęgą polityczną. Ogromnym plusem było uporanie się po setkach lat z naszym największym wrzodem na tyłku, czyli Krzyżakami, którzy po przegraniu tzw. wojny pruskiej w 1521 roku podpisali zawieszenie broni, które obowiązywało przez kolejne 4 lata. Kiedy to przyparty do muru Albrecht Hohenzollern, wiedząc, że przez reformację nie może już liczyć na posiłki z Rzeszy,
zgodził się na włączenie Prus książęcy jako lenna Rzeczpospolitej i 10 kwietnia 1525 roku na rynku w Krakowie złożył Zygmuntowi Staremu hołd lenny, tym samym kończąc historię zakonu krzyżackiego na naszych ziemiach. Jednak chyba najbardziej znaczącym czynem politycznym było zawarcie w 1569 roku Unii Lubelskiej, która była unią realną, a więc faktycznie Polska i Litwa od tamtej pory stały się jednym państwem, mającym tego samego władcę, sejm, walutę i wojsko. Państwo to nazywane było od tamtej pory Rzeczpospolita Obojga Narodów. Był to kraj naprawdę potężny, bo łącznie w najlepszym czasie zajmował niecały 1 000 000 km². Dla porównania, dzisiejsza powierzchnia Polski wynosi lekko ponad 300 tysięcy, a więc nie jest to nawet 1/3 tego, co stanowiliśmy kiedyś. Dodatkowo teren ten zamieszkiwany był przez 11 milionów obywateli. Oprócz tego Polska zyskała w tym stuleciu również Inflanty, które były bardzo ważnym punktem strategicznym. Ostatecznie do końca wieku nie udało się otrzymać całości regionu, ale jego duża część należała wciąż do Rzeczpospolitej. To, że Polska była potęgą militarną, nie dziwi nas aż tak, jak w przypadku polityki czy gospodarki, ale mimo wszystko warto odnotować kilka ważniejszych rzeczy dotyczących właśnie wojska. A więc warto na pewno powiedzieć, że przez cały XVI wiek trzonem Wojska Rzeczpospolitej nie były wojska zaciężne, a rekrutowane podczas konfliktu. Gdy panował akurat pokój, standardowa liczba żołnierzy nie przekraczała kilku tysięcy. Natomiast po ogłoszeniu pospolitego ruszenia albo wyprawy wojennej, liczba armii zwiększała się nawet 10-krotnie. Polskie wojsko zaciężne, czyli będące na stałym żołdzie, składało się zazwyczaj w 80, a nawet 90% z jazdy, a tylko w kilku do kilkunastu procent z piechoty. Powodowane było to głównie koniecznością przemierzania dużych odległości, jak i po prostu systemem walki, który już od lat opierał się głównie właśnie na kawalerii. Bardzo dobrym pomysłem była wprowadzona przez Stefana Batorego piechota wybraniecka, czyli rekrutowana wśród chłopów z dóbr królewskich. W Polsce, jak i w całej Europie, wiek XVI to stulecie bardzo dużych zmian, jeśli chodzi o uzbrojenie. Podczas jego trwania na polu bitwy spotykała się wczesna broń palna z wieloma elementami zbroi. Mimo że na początku XVI wieku wynaleziono zamek kołowy, który stał się wielką rewolucją broni palnej, a co ciekawe, jego stworzenie przypisuje się legendarnemu Leonardo da Vinci, cały czas bitwy rozstrzygały się na walki wręcz. Coraz silniejszą pozycję zyskiwała też artyleria, która jeszcze podczas bitwy pod Grunwaldem, kiedy to krzyżacy użyli bombard, czyli pierwowzoru działa, narobili dużo huku i dymu, ale efekt był praktycznie żaden. Tak w XVI wieku artyleria już w postaci dział i armat odgrywała całkiem istotną rolę. Oczywiście wiek XVI to także wiek powstania naszej legendarnej husarii. Dokładniej w 1503 roku Sejm powołał do życia pierwsze chorągwie husarskie. A podczas zwycięskiej bitwy pod Orszą przeciwko księstwu moskiewskiemu husaria brała już czynny udział. Rzeczpospolita w XVI wieku była także centrum kultury Europy Środkowej i Wschodniej i świetnie się pod tym względem rozwijała. Postacie takie jak Mikołaj Rej, który jako pierwszy pisał po polsku i wypowiedział słynne zdanie, że Polacy nie gęsi i swój język mają, Jan Kochanowski, który do dzisiaj uważany jest za ojca polskiej poezji, czy wybitny pisarz Piotr Skarga mówią same za siebie. Oczywiście nie możemy zapomnieć także o najpopularniejszym polskim naukowcu zaraz obok Marii Skłodowskiej-Curie, czyli Mikołaju Koperniku, który swoim dziełem o obrotach sfer niebieskich udowodnił, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Chociaż chyba nie wszystkich przekonał. Płaska Ziemia, bo wiecie, warto wiedzieć, na jakiej Ziemi żyjemy. System, w którym żyjemy, kazał nam bezkrytycznie zaakceptować heliocentryczną teorię, bo widocznie ta ściema jest dla nich bardzo ważna. No, God, please, no! No! Oprócz nauki i literatury, bardzo dobrze rozwijała się także kultura budownictwa. Piękne renesansowe budynki możemy oglądać do dzisiaj, jak chociażby zamek na Wawelu czy pałac w Zamościu. Wprowadzenie do Polski takiego stylu zawdzięczamy królowej Bonie Sforzie.
która jako bardzo aktywna królowa przywiozła ze sobą wielu włoskich architektów. Do przodu poszedł też nasz ówcześnie jedyny Uniwersytet Krakowski, który stał się jednym z najlepszych w Europie. Ludzie ze wszystkich stron kontynentu przyjeżdżali, aby móc studiować właśnie w Krakowie. A teraz przejdźmy do tego, co niedźwiadki lubią najbardziej, czyli wojen, jakie Rzeczpospolita toczyła w XVI wieku. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że mimo iż nie było ich aż tak dużo, jak w wieku XVII, to naprawdę jest o czym mówić. Przede wszystkim najważniejsze były trzy. Zacznijmy od wspomnianej już wojny pruskiej, która rozpoczęła się w 1519 roku, po tym jak osłabiony zakon krzyżacki skumał się z księstwem moskiewskim. Uzbrojeni w zbroje za rosyjskie pieniądze krzyżacy wysunęli roszczenia wobec Polski, które zakończyły się dwuletnią wojną. Zabawa ta skończyła się jednak dla krzyżaków bardzo tragicznie, bo tak jak już wspominałem, w 1525 roku po złożeniu przez wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna hołdu pruskiego przed Zygmuntem Starym, nawiasem mówiąc swoim wujem, zakończyła się era państwa krzyżackiego na terenach Polski. Drugim dużym konfliktem była wojna inflancka, w której polsko-litewskie siły w połączeniu z Danią i Szwecją walczyły przeciwko carstwu moskiewskiemu. Ostatecznie po blisko 25 latach konfliktu wygrała Rzeczpospolita, dzieląc Inflanty na trzy części: szwedzką, duńską i polską. W XVI wieku wybuchła też wojna polsko-rosyjska, która trwała 5 lat, od 1577 do 1582 roku. Podczas jej trwania odbyła się bitwa pod Pskowem, która jest bardzo ciekawa, ale niekoniecznie ze względu na przebieg, a konsekwencje, bo po bitwie, która zakończyła się taktycznym zwycięstwem Rosjan, polski król, a zarazem dowódca wojska Stefan Batory, obwiniał polską stronę o porażkę przez niskie morale i ogólnie kiepską zdolność bitewną, a za przyczynę takiego stanu rzeczy uznawał narkotyzowanie się polskich żołnierzy nasionami derenia. Podobnie miało być podczas oblężenia Wielkich Łuk, kiedy to niespełna rozumu żołnierze natychmiast rzucili się do rabunku i zapomnieli zgasić ogień, który wcześniej sami podłożyli. Kiedy ogień doszedł do prochowni, chyba nie muszę mówić, co się stało. Wszystko po prostu wleciało w powietrze, wraz z dwoma setkami atakujących i prawie całą rosyjską załogą. Po tym incydencie Batory nakazał wyplenienie derenia z terenów całej Rzeczpospolitej. Ot, taka ciekawostka. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam nieco złoty wiek w Polsce. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia lajka i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Napiszcie też koniecznie, co sądzicie o filmie i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach w komentarzu. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia.